Nowy granitowy ołtarz soborowy dotarł do kościoła pod wezwaniem świętego Kazimierza Królewicza w Suwałkach. Dziś rozpoczął się montaż ponad dwutonowej konstrukcji. Ołtarz soborowy to najprościej tłumacząc stół, przy którym ksiądz sprawuje mszę świętą. Oprócz ołtarza w kościele pojawią się też chrzcielnica i katederka. Wszystko zostało wykonane ze skandynawskiego granitu, który dotarł do Suwałk z Finlandii. Szczegóły przedstawił Radiu 5 Cezary Góral z miejscowej spółki Góral. Mamy ołtarz tutaj wykonany z granitu skandynawskiego według projektu pani Joanny Szymańskiej. No, granit kymen w kolorze, jakim widać, elementy dość ciężkie wagowo, bo sama mensa waży tonę, całość waży ponad 2 tony. No i powolutku tutaj myślę, że dzisiaj poradzimy sobie z tym montażem i zmontujemy wszystko. Kopalnie Finlandia, granit skandynawski. Standardowo statkiem do Gdyni, z Gdyni do hurtowni, tniemy to na dużych piłach, na odpowiedniej grubości. Obrabiamy, polerujemy, przywozimy, montujemy, tak jak podobnie jak każdy inny wyrób, tyle że tutaj są inne masy, inne wagi, dlatego to jest trudniejsze. To nie koniec zmian w najnowszej w mieście świątyni. W budowie jest bowiem ołtarz główny. To potężna konstrukcja z 4-metrowej wysokości figurami świętych. Na jego odsłonięcie trzeba będzie poczekać do przyszłego roku. Data zbiega się z wieloma ważnymi wydarzeniami w życiu całego kościoła katolickiego w Polsce, jak i życiu suwalskiej parafii pod wezwaniem Kazimierza Królewicza. Rok 2016, jak wiemy, to jest rok 1050. rocznica chrztu naszej ojczyzny, Polski, to jest raz, a dwa są to Światowe Dni Młodzieży, przyjedzie papież Franciszek, a więc chciałbym, żeby właśnie zaznaczyć właśnie to ważne wydarzenie w Polsce, w naszej ojczyźnie, tym właśnie ołtarzem. Poza tym w naszej parafii będzie wizytacja kanoniczna, wizytacja pasterska, a alumn naszej parafii, Moćkun Łukasz, będzie miał prymicję. W głównym ołtarzu będzie widoczny wizerunek patrona parafii, czyli świętego Kazimierza Królewicza, a po bokach rzeźby. Jak mówi ksiądz Lech Łuba, zaprzyjaźnionych z parafią świętych Floriana, Krzysztofa, Łukasza i Franciszka. Ci święci tutaj w naszej parafii mają bardzo dużo do odpowiedzenia. Święty Florian, oczywiście patron strażaków, msze święte, jestem kapelanem strażaków, święty Łukasz, służba zdrowia, szpital niedaleko, tutaj u nas msze święte czasem bywają w intencji służby zdrowia. Święty Krzysztof, patron podróżujący, a więc właśnie z racji świętego Krzysztofa, festyn, akcja Krzyż Bezpieczna Podróż, kolejne edycje o różnego rodzaju hasłach, no i oczywiście święty Kazimierz, to wiadomo, nasz patron, no to są właśnie ci panowie, którzy znajdą miejsce w tym ołtarzu. To już nie będzie obraz, to nie będą obrazy, to będą rzeźby, one też ponad 2-metrowej wysokości.